Transport jest krwiobiegiem każdej firmy. W grupie Azoty Police wysyłka produktów odbywa się w większości wygodnym dla odbiorców transportem samochodowym. Natomiast dostawy surowców przebiegają głównie drogą morską i koleją. By zapewnić płynność logistyczną, rozbudowywana jest infrastruktura. Jedna z największych w regionie bocznica kolejowa grupy Azoty Police zyskała nowy rozjazd o numerze 374. Rozjazd ten zabudowany w torze 340 od gałęzia tor 374A prowadzony na teren inwestycji Polimery Police. Ta nowa infrastruktura pozwala na obsługę manewrową składów realizowaną na rzecz Polimery Police. To kolejny krok w kierunku dalszej poprawy logistyki w grupie Azoty Police. Celem jest usprawnienie wewnętrznego transportu surowców. Nowy rozjazd numer 374 odgałęziający z toru numer 340 jest styczny tylko z zakładową infrastrukturą kolejową i posiada ogrzewanie oraz sterowanie elektryczne. Warto wspomnieć, że od 2018 roku realizacja bieżącego utrzymania oraz obsługi manewrowej wróciła w struktury grupy Azoty i bocznica obsługiwana jest przez podmiot z grupy kapitałowej. Decyzją zarządu spółki operatorem została grupa Azoty Koltar, obsługująca bocznice kolejowe w całej grupie kapitałowej.